Witam serdecznie wszystkich. I co tu można powiedzieć? Przed nami kolejne spotkanie, bardzo ważne, na bardzo ciężkim terenie. Przygotowywaliśmy się troszeczkę do tego spotkania inaczej, bo zagraliśmy w środku tygodnia sparing z pierwszoligową drużyną Dolkanem Ząbki. Przegraliśmy ten sparing, dużo tam błędów popełniliśmy, ale to wynik nie był najważniejszy. Przede wszystkim był najważniejszy dla tych chłopaków, którzy nie grali poważnych meczach, żeby na tle niezłej drużyny się pokazać i właśnie żebyśmy wychwycili te błędy i na pewno te błędy nam się zdarzyły. Troszeczkę ciężki tydzień, bo dwóch, można powiedzieć, do tej pory podstawowych obrońców, Lisowski, Golański, zostało wykluczonych, nie trenowali z pełnym obciążeniem, czy kilka treningów odpuścili ze względu na urazy. Nie wiemy do końca, jak to wszystko się ułoży, czy będą do naszej dyspozycji w niedzielę. Dzisiaj mamy zajęcia, jeszcze jutro i na pewno będziemy mądrzejsi. I tak jak wspomniałem, no ciężkie zadanie przed nami, bo jedziemy do drużyny, która walczy o Mistrzostwo Polski, do drużyny, która ma bardzo szeroką kadrę, bardzo dobrą kadrę zawodników, doświadczonego trenera i będziemy chcieli tam im spłatać figla i sprawić niespodziankę. A jak będzie, to zobaczymy w niedzielę. Na pewno dużo sobie mówiliśmy, oglądaliśmy stałe fragmenty, jak Śląsk wykonuje, ale tak jak mówię, cały czas, każda drużyna, tak samo i my, pracujemy nad pewnymi elementami, poprawiamy. Nie jest powiedziane to, co robili do tej pory, że tak będzie i w spotkaniu z nami, no ale na pewno będziemy musieli wykazać się czujnością, konsekwencją i koncentracją przy stałych fragmentach, żeby bramki nie stracić. Tam trochę we Wrocławiu narzekają na sam urazy, trener Janczyk nawet jedno zdanie ostatnio odwołał, bo się płyta nie nadawała do treningu. To jakiś jest przeszkoda też? Znaczy, jak się nie nadawało do treningu, to tym bardziej chyba nie nadaje się do meczu, to może ten mecz odwołać, nie wiem. Oni są na miejscu, oni to widzą i oni podejmują decyzję. No, w każdym bądź razie nie dostaliśmy żadnej informacji, jedziemy tam i z myślą taką, żeby zagrać tam mecz. Panie trenerze, nie denerwują pana wypowiedzi Lęczyka, że cały czas uważa, że kolana to trwale i że się boi, kto będzie sędziował, żeby im się czasem coś nie stało? Nie denerwuje, no. Każdy trener ma rozum, ma język i robi z tego pożytek i nie mi to oceniać. Ja przede wszystkim pracuję dla Kielc, dla Korony i przede wszystkim razem będziemy chcieli tam pokazać się z dobrej strony, na tyle grać skutecznie, żeby to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść, a od tego jest sędzia, czy jest gra brutalna. Jak jest gra brutalna, to po prostu gramy w osłabieniu, bo któryś z zawodników może dostać czerwoną kartkę, a myślę, że nam to tak nie będzie groziło, że wykażemy się mądrością, wykażemy się dyscypliną, nie damy się sprowokować i nie damy się zaczepić i spokojnie rozegramy ten mecz na naszych warunkach. Nie wiem, no to jest opinia trenera Lęczyka i nie wiem, czy to w ogóle jest sens komentować. Wydaje mi się, że mamy jakiś swój styl wyrobiony i tyle, no także zostaje to dalej bez komentarzy. Powiedz coś od rzędu. Większy drwal teraz może coś powie. Większy drwal, bo ja w obronie grałem, Maciek. Ja w sensie, że powiem tak, że dzisiaj w gazecie przeczytałem też, że trener Śląska wypowiedział się z tymi drillami, to czym to. Ale jak Maciek powiedział, że mamy swój styl gry i w tym stylu trzymamy się ten kierunek i nie sądzę, że jestem jakimiś nietechnicznymi chłopakami, tylko po prostu trzymamy się swojego stylu. Ostatnio powiem, że dla mnie nie ma różnicy, czy grać na środku obrony, czy na boku, ale tam, gdzie trener postaje, tam będą grać. Nie? No właśnie, a bardzo panu komplikuje sytuację kartki, to, że nie zagra Jacek Kiel? Na pewno komplikuje, bo widzieliśmy w ostatnim spotkaniu, strzelił bramkę, dochodził do sytuacji, jeszcze oddawał strzały w innych momentach gry i na pewno by się przydał, no ale taka jest piłka i trzeba się cieszyć, że tylko jeden zawodnik nam wypadł, bo już byliśmy w trudniejszych sytuacjach, gdzie nie mieliśmy trzech zawodników, tych, którzy już stanowili o sile Korony i też musieliśmy grać i spokojnie do tego podchodzimy, inni dostaną szansę i niech się wykazują. Te najlepsze fragmenty z pierwszego meczu będziecie oglądać, bo tam można się chyba podbudować na pierwszym meczu. Na pewno dobre zawody zagraliśmy, chociaż byliśmy w trudnym momencie, bo przegrywaliśmy, ale chłopaki bardzo dobrze zareagowali
i pokazali charakter i nie tylko charakter i umiejętności, bo a propos tych drwali, to ja nie wiedziałem, żeby tu grali drwale, bo tu momentami zawodnicy Śląska zostali ośmieszeni, bo były takie sytuacje i spokojnie, no, liczę na chłopaków, że tak samo będzie we Wrocławiu, że pokażą się z bardzo dobrej strony, bo już trochę tych punktów mamy, wiadomo jaki cel nam przyświecał i praktycznie ten cel już osiągnęliśmy, a zostało 10 kolejek i to może być dodatkowa dla nas motywacja, dodatkowy mały plusik w konfrontacji ze Śląskiem.